Szanowni goście, szanowni druhowie, pragnę przyłączyć się do wszystkich pięknych wypowiedzianych tutaj dzisiaj słów. Jeszcze raz serdecznie pogratulować wszystkim odznaczonym, wszystkim uhonorowanym tym pamiątkowym, pięknym medalem imieniem Bolesława Chomicza. Dziękuję Wam za pełną gotowość do działań ratowniczych i życzę Wam, by ta Wasza ochotnicza służba była, tak jak i jest i nadal pozostała, źródłem osobistej satysfakcji i społecznego uznania. Dziękuję. O głos poprosił zastępca komendanta komisariatu w Nowym Wiśniczu, nadkomisarz Ireneusz Herod. Szanowni druhowie i druhny, panie pośle, panie starosto, panie wójcie, panowie prezesi, komendanci, drodzy zebrani. Pan komendant powiatowy policji w Bochni, młodszy inspektor Marek Rutnik, nie mogąc z przyczyn obiektywnych osobiście uczestniczyć w dzisiejszej uroczystości, ale doceniając rangę tak wspaniałego jubileuszu 125-lecia powołania Straży Ogniowej w Wiednicy Murowanej, polecił mi reprezentować jego osobę i wszystkich policjantów ziemi bocheńskiej na tej wspaniałej uroczystości. Jak najmniej wyjazdów bojowych, a jak najwięcej tych na wszelkie uroczystości i imprezy, które organizujecie, które zabezpieczacie lub które swoją osobą, swoimi osobami uświetniacie. Druhowie, strażacy, dostojni goście, czcigodni księża, szanowni zebrani. Spotykamy się dziś tu na Lipnickim Rynku, by uczcić tak piękny jubileusz 125-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnicy Murowanej. Nie możemy zapomnieć o założycielach tej jednostki, którzy odeszli na wieczny spoczynek. Cześć ich pamięci. Przez te wszystkie lata działalność strażaków bardzo się zmieniła. Najpierw była jako Straż Ogniowa, wprawdzie pożarów ubywa, ale przybywa innych zagrożeń, których trzeba podołać. Natomiast nie zmienia się od pokoleń chęć służenia innym, takiego zaufania społecznego, jakim się cieszą strażacy, nie ma żadna organizacja społeczna. 125 lat to jubileusz godny uczczenia i podkreślenia. Jest bowiem czas trudu i znoju, nieprzespanych nocy, stresów i niepokoju. Ale jest też czas świętowania, wspominania i dziękowania. Taki czas nastał tu dziś w Lipnicy Murowanej. Zebraliśmy się po to, aby świętować i aby podziękować tym, którzy nas chronią i bronią, na których zawsze możemy liczyć. W imieniu własnym i Zarządu Oddziału Gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej oraz w imieniu Rady Gminy Lipnica Murowana gratuluję i dziękuję wszystkim, którzy na przestrzeni 125 lat nieśli pomoc mieszkańcom. Bardzo serdecznie życzę kolejnych jubileuszy, by strażacy byli dumą naszego społeczeństwa i służyli Bogu na chwałę, a ludziom na pożytek. Dziękuję. Szanowni Państwo, nie mógł z nami być prezes głównego zarządu, druh Pawlak Waldemar, wicepremier naszego rządu, dlatego że wyjechał dzisiaj na Śląsk, bo tam wielka tragedia. Natomiast przysłał okolicznościowy adres, który pozwolę sobie odczytać. 25-lecia Waszej Ochotniczej Straży Pożarnej w imieniu władz Związku Ochotniczych Straży Pożarnych EP oraz swoim przesyłam serdeczne pozdrowienia i gratulacje. Dziękuję Wam za codzienną gotowość do niesienia pomocy potrzebującym, za umiejętność radzenia sobie z coraz większymi zagrożeniami, za ochronę narodowej kultury, oświaty i tradycji.
składam wyrazy najwyższego szacunku i uznania za bezinteresowną służbę, ofiarność, bohaterstwo i profesjonalizm podczas akcji ratowniczo-gaśniczych oraz życzę bezpiecznych powrotów do strażnic. Druhny i druhowie, proszę o przyjęcie życzeń, dalszych osiągnięć w działalności społecznej, sukcesów pracy zawodowej, niegasnącej życzliwości społeczeństwa i władz waszego regionu oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Również okolicznościowy adres przysłał pan Zbigniew Piotrowski, burmistrz Radzymina.